Blisko 150 budek lęgowych trafiło do mieszkańców Tarnobrzega. Chętnych było więcej niż drewnianych domków dla ptaków. Była to już trzecia akcja, której organizatorem jest Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, mająca zachęcić do czynnej ochrony ptaków. Budki oczywiście są bardzo ważne, przede wszystkim w takim środowisku zurbanizowanym, gdzie drzewa stare, dziuplaste są często wycinane, często są to jakieś uzasadnione decyzje, ale też musimy pamiętać, że te stare, dziuplaste drzewa to są miejsca do życia właśnie dziuplaków. Dziuplaki, czyli gatunki ptaków, które bardzo chętnie zamieszkują właśnie dziuple, to są sikory, to są kowaliki, dzięcioły, kawki, szpaki, no i te ptaki mają, powiedzmy, najgorzej ze zdobyciem miejsca dogodnego do wyprowadzenia lęgów, gdy nie ma takich drzew. Forma budek to jest taka forma rekompensacji w środowisku. Zastępujemy te stare drzewa właśnie poprzez budkę, gdzie poszczególne ptaki mogą sobie te miejsca do założenia dogodnego gniazda zrobić. Tym razem do rozdysponowania było blisko 150 budek. Zainteresowani mieszkańcy mogli wybierać spośród trzech modeli domków A, B i P. Różnią się one wielkością i formą. Każdy przeznaczony jest też dla innego gatunku ptaków. Model A jest dedykowany dla takich najmniejszych ptaków, czyli sikory. To może być sikora modraszka, może być sikora sosnówka, może być tam mazurek czy kowalik. Model B jest troszeczkę większy, czyli ma ten i otwór też większy, do którego już wejdą większe ptaki, przede wszystkim szpaki, ale również sikory, choćby sikora bogatka jest troszeczkę większa. Wróble, mazurki również z takich budki skorzystają. No i model P, trochę inny, bo taki model półotwarty, z którego chętnie korzystają właśnie pliszki, kosy, kopciuszki. To są często goście przy naszych domach, przy jakichś gzymsach, przy jakiejś elewacji. Szukają sobie takich troszeczkę właśnie jakby półotwartych miejsc, więc ta budka też w bardzo dobry sposób da miejsce do założenia gniazda dla tych gatunków. Do każdego ptasiego domku dołączona została ulotka informująca o modelach budek, gatunkach ptaków, jakie je zasiedlają, jak również zasadach montowania. Chętnych do ich odebrania nie brakowało. Kolejka osób przed Tarnobrzeskim Centrum Natura ustawiła się już nawet godzinę przed rozpoczęciem akcji. O której dzisiaj pani przyszły? Pani Henryka dzisiaj przyszła o godzinie 10.30. Zajęła kolejkę, ponieważ byłyśmy w ubiegłym roku, stałyśmy daleko w kolejce, obawiałyśmy się, że nie dostaniemy, więc w tym roku byłyśmy wcześniej. I jakie budki udało się pani dzisiaj zabrać ze sobą? Tę, co mam, najpiękniejsza budka. Po co? Gdzie się pani zawiesi? Jest już jakiś plan? To jest wszystko do... Ja chodzę do seniora, więc u seniora tutaj powiesi pani wspaniałą szefową. Tak, my w ubiegłym roku zawiesiłyśmy jedną budkę bardzo wysoko. Udało nam się zawiesić i w tym roku już jest tam pierwszy ptaszek. Więc mamy kilka drzew w naszym dziennym domu seniora i będziemy zawieszać kolejne. Budki lęgowe bardzo szybko znalazły nowych właścicieli. Zainteresowanych ich nabyciem było jednak znacznie więcej niż samych drewnianych domków. Zadanie pod tytułem Ptasie domki zostało sfinansowane ze środków miasta Tarnobrzega w ramach realizacji zadania publicznego.